Zanim do Suwałk dojadą nowe Solarisy z elektrycznym napędem, nastąpi inna, istotna dla mieszkańców zmiana. Od 1 maja korekcie ulegnie rozkład jazdy miejskich autobusów. Dotyczyć będą 5 linii. Autobus numer 22, docierający do rodzinnych ogródków działkowych, od 1 maja do końca sierpnia będzie kursował 4 razy dziennie. Połączenia będą realizowane codziennie. Pod koniec sezonu działkowego, od 1 września do połowy października, liczba kursów zmaleje o połowę, do 2 dziennie. Działkowcy korzystający z jedenastki będą mogli dojechać do rodzinnych ogródków działkowych przy ulicy Zastawie każdego dnia od 1 maja do 15 października włącznie. Zmiana istotna dla miłośników ogrodnictwa dotyczy również czternastki. Autobus będzie codziennie dojeżdżał do kompleksu Malwa przy ulicy Stulecia Niepodległości. W tym przypadku kursy również będą realizowane we wszystkie dni tygodnia. Linia 21. Ta zmiana ucieszy podróżujących koleją. Kurs, który ruszał spod dworca o 21.03, zostanie wreszcie zsynchronizowany z przyjazdem pociągu. Przesunięcie w rozkładzie wyniesie 4 minuty, to jest na godzinę 21.07. W przypadku tej linii w dni robocze pojawią się też dwa nowe kursy. O 14.30 z północnej Różanej do Raczkowskiej Rondo oraz o 15.10 z Raczkowskiej Rondo do północnej Wileńskiej przez ulicę Brylantową. Ostatnie zmiany dotyczą osiemnastki. Sobotni kurs, który aktualnie rozpoczyna się na przystanku Utrata Łąkowa, będzie miał swój początek na przystanku Wojska Polskiego Nadleśnictwo i będzie stąd ruszał o 8.30. Pojawią się też dwa nowe kursy w niedzielę i święta. O 15.10 z przystanku Utrata Łąkowa do Szpitalnej. To trasa z przejazdem koło cmentarza komunalnego. Powrotny kurs rozpocznie się na Szpitalnej o 15.50 i odwiezie podróżujących tą samą trasą do przystanku Utrata Łąkowa. Informacje o nowych kursach i planowanych zmianach w najbliższych dniach pojawią się na stronie internetowej PGK, a w ostatnich dniach kwietnia również na przystankach.